Trybunał Konstytucyjny ma dzisiaj rozstrzygnąć losy wniosku Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, który kwestionuje konstytucyjność zakazu uboju rytualnego zwierząt, czyli takiego bez ich wcześniejszego ogłuszania. Zanim porozmawiamy o samym postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, to chciałbym poprosić pana, panie profesorze, żebyśmy wyjaśnili naszym słuchaczom, na czym polega taki konkretny ubój zwierząt. Ponieważ w komentarzach, które dostajemy od słuchaczy od rana, jest też pytanie, dlaczego twierdzi się, że to oznacza dla zwierzęcia ból czy cierpienie? No tak, ubój rytualny bez uprzedniego ogłoszenia jest według absolutnie wszelkich standardów i według opinii nie tylko intuicyjnych, ale według opinii kilku międzynarodowych komisji ekspertów, przede wszystkim ekspertów weterynaryjnych, znacznie bardziej niehumanitarny niż ubój konwencjonalny. Oczywiście pod warunkiem, ubój konwencjonalny jest prawidłowo wykonany. Ubój standardowy czy konwencjonalny zaczyna się od ogłoszenia. To znaczy w przypadku krów, cieląt i byków, bo przede wszystkim o te zwierzęta tu chodzi, ubój standardowy zaczyna się strzeleniem bolca w głowę, który w wyniku wstrząsu mózgu, czy ten bolec penetruje do mózgu, czy nie penetruje, tak czy inaczej następuje przy prawidłowym uboju utrata świadomości. W tym momencie cierpienie zwierzęcia, które było związane na pewno ze stresem i podchodzeniem do tego stanowiska się kończy. Wszystko, co dzieje się potem, może źle wyglądać. Czasem są jakieś ruchy klonalne, ale świadomość... Nie oznacza cierpienia zwierzęcia. Wtedy jesteśmy nieświadomi. Każdy z nas, który by dostał podobne uderzenie, już byłoby mu wszystko jedno. Natomiast przy uboju tym właśnie rytualnym bez ogłoszenia, każdym bez ogłoszenia, przede wszystkim zaczyna się od unieruchomienia zwierzęcia do takiego uboju, żeby poderżnąć gardło żywcem. Oczywiście zwierzę musi być bardzo silnie unieruchomione, dlatego że się inaczej wyrwie. W warunkach rzeźni teraz następuje to w tak zwanych klatkach ubojowych, to znaczy krowa jest ciśnięta przy pomocy pneumatycznego urządzenia, żeby była całkowicie unieruchomiona. W Polsce przed rokiem 2013 na dodatek takie urządzenie odwracało zwierzę do góry nogami, co się związało jeszcze z dużym stresem. To były tak zwane klatki obrotowe. No tak być nie musi, one były zakazane w innych krajach. Tak czy inaczej występuje unieruchomienie, które samo w sobie powoduje stres. Zresztą jak jest byk za duży, to jest za bardzo ściśnięty. Jak jest cielak za mały, to się nadal rzuca. No i w pozycji tego unieruchomienia następuje cięcie mniej lub bardziej ostrym nożem, podobno super ostrym w przypadku szechity, i teoretycznie, jak to ustawicznie opowiadają religijni Żydzi, ma to następować jeden raz w praktyce przy szechicie, to znaczy w rzeźniach, których obserwowano jak to następuje przy szechicie, to była średnia powyżej 3 tych cięć w przypadku szyi przecięcie, to w przypadku halalu to było ponad 5 w realnej sytuacji produkcyjnej. Przecięta jest szyja z nerwami, z tchawicą, z naczyniami krwionośnymi. Przecięta jest szyja, ale nie całkowicie, jest przecięta do kręgosłupa, tak żeby zwierzę koniecznie w wymogach tego rytuału zachowało świadomość. Także zwierzę jest całkowicie nadświadomo, ma ogromną, głęboką ranę z przeciętą szyją. No i teraz ból, który następuje w tej sekundzie czy sekundach, prawdopodobnie może być różny. Oczywiście to rabin Szudrych fantazjuje, że go nie ma żadnego. Jest to tak jak przecięcie kartki, przecięcie palca papierem, co już samo świadczy o niepoważnym podejściu tego pana do całej sprawy. Zresztą nawet ciągnąc tę analogię, to każdy sobie przypomni, że jak jeżeli przetnie nawet palec kartką papieru, to w pierwszym momencie nie czuje, a później ten ból zastępuje po kilku sekundach. No i teraz zaczyna się prawdziwa męczarnia, no bo po kilku sekundach włącza się
ból wszystkiego. Łącza się ból wynikający z przecięcia rany, z przecięcia nerwów oczywiście. Włączają się trudności z oddychaniem, dlatego ten nerw błędny, który kontroluje również oddychanie. Oddychanie jest przecięty. Także wobec tego zwierzę krowa nie tylko doznaje ekstremalnego bólu i jeszcze na dodatek dusi się. Na dodatek ma trudności z oddychaniem. Tchawica jest przecięta, więc powietrze wchodzi bezpośrednio, tak jak to widać na wielu dokumentujących to wideo, między innymi takie, które ja z Austrii przywiozłem, przy standardowym uboju rytualnym.